Otóż... naraz się więc okazało, że strefa euro nie jest przygotowana na kryzys. To jest stowarzyszenie dżentelmenów, które świetnie funkcjonuje, albo nie najgorzej funkcjonuje, w okresie dobrej koniunktury. Twórcy euro mieli świadomość, że jest to, że jest pewne niedostosowanie. Wspólna waluta powinna być oparta na wspólnej polityce budżetowej. W końcu, jak amerykański Fed emituje obligacje, to Chińczyk to kupuje, ale wie, że tak gdzieś tam na końcu jest amerykański podatnik, który będzie to musiał wykupić. No, prawda. W przypadku Europy, jaki podatnik wykupi obligacje, euroobligacje emitowane, powiedzmy sobie, przez Irlandczyków? Irlandzki podatnik? Czy może inny podatnik? No właśnie, ale przecież nie ma wspólnego budżetu europejskiego. To, co my nazywamy wspólnym budżetem europejskim, to jest oczywiście małe piwo, tego w ogóle nie mamy co wspominać. Ten tak zwany budżet europejski, z którego czerpiemy środki na fundusze kohezyjne, czy fundusze spójności, czy politykę rolną, to jest 1/40 budżetów krajów członkowskich. Nie ma więc wspólnego budżetu, który byłby gwarantem wypłacalności obligacji emitowanych w euro. No zaraz, wiedziano od samego początku. No, stąd starano się zapobiec sytuacji takiej jak dzisiaj, formułując traktat założycielski Unię Walutową, w której zobowiązywano kraje, uczestników do odpowiedzialnego zachowania w polityce budżetowej. No ale nie było po pierwsze żadnych poważnych sankcji, a poza tym od samego początku istnienia euro, czyli od 1999 roku, mało który kraj, bardzo rzadko kiedy, przestrzegał zasad tam wyłożonych. Te zasady zresztą były nie do końca precyzyjnie formułowane. Wszyscy pamiętamy o tych 3% deficytu, prawda? Deficyt nie może przekraczać 3%. To też jest nie do końca prawidłowe, tak naprawdę, jakby się wczytać w traktat z Maastricht, to się okazuje, że to 3% to jest maksimum, które powinno być nieprzekroczone w okresie złej koniunktury. Natomiast to wymusza, w związku z tym, że w okresie dobrej koniunktury deficyt powinien być niższy, tak naprawdę, zrównoważony. Grecja nigdy nie osiągnęła 3%, a dramatem zupełnym dla spójności Unii Walutowej był fakt, że chyba to było w 2003-2004 roku, zarówno Niemcy, jak i Francja przekroczyły te 3% i okazuje się, że nie było silnych, żeby ich ukarać. No to jeżeli Niemców, to demoralizacja pełna, prawda? Piekła nie ma. Się okazuje, że klub dżentelmenów nie jest zalogniony przez dżentelmenów. Inną sprawą, na którą zwracali ekonomiści, entuzjaści euro, była kwestia następująca. No, skoro kraj przystępuje do euro, czyli rezygnuje z własnej polityki pieniężnej, co za tym idzie, musi kompensować te braki, jeżeli będzie taka potrzeba, odpowiedzialnością, czy też dobrą, właściwą polityką w innych dziedzinach. Oczywiście o polityce budżetowej już mówili, ale to także polityka stymulowania gospodarczego, powiedzmy sobie, poprzez innowacje. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, dbanie o wysoką konkurencyjność danej gospodarki. Skoro nie możemy dokonywać sztucznych, w cudzysłowie, dewaluacji
lira, escudo, punta, czy powiedzmy sobie marki fińskiej, to musimy naszą konkurencyjność takiego kraju zagwarantować bardziej elastyczną polityką rynku pracy, niższym, mniej agresywnym zachowaniem pracobiorców, jeżeli chodzi o politykę płacową, całą resztą polityki. No, w związku z tym euroentuzjaści uważali, no jak już teraz euro wprowadzimy, to przyspieszy reformy. Stało się dokładnie odwrotnie. Parasol w postaci wspólnej waluty zwolnił reformy. Dlatego, że zapewnił, że nie będzie ruchów ostrzegawczych, alarmów w postaci kryzysu walutowego. Gdyby, powiedzmy sobie, w przysłowiowej Italii okazało się, że nie chodzi mi o to, Włochy, przysłowiowej Italii prowadzi się niewłaściwą politykę gospodarczą, to gdyby nie było unii walutowej, to lir by słabł. No, to by dało jakieś światło ostrzegawcze dla władz. Coś by musieli robić, opinia publiczna byłaby zaniepokojona. No ale w przypadku istnienia wspólnej waluty, waluta była twarda jak stal, prawda? Nie było więc powodu, żeby cokolwiek robić. Odkładano reformy na przyszłość. Na kiedy? A no na teraz właśnie. Kiedy jest najtrudniej. Są zawsze się, proszę Państwa, ja to na tyle już długo obserwuję politykę. Reformy się robi wtedy, kiedy jest zła sytuacja. Jak to jest dobra sytuacja, ktoś to powiedział, good times are to enjoy. Jest oczywiście autoironia, właściwie ironia, raczej gorzka ironia, ale tak to niestety jest. Na ogół robi się trudne reformy, kiedy trzeba, nie kiedy się powinno. No dobrze. A więc okazało się w kryzysie, ja już będę powoli kończył, ale pan rektor mówił smacznie i trochę też mi zabrał czas. Otóż okazało się, że nie ma wspólnej polityki budżetowej. Nie ma instrumentów, które by w przypadku, gdyby kryzys wystąpił, zarówno jednego dotyczący kraju, jak i ważnych instytucji finansowych, co z tym zrobić? Kto ma to? Kto ma posprzątać i zapłacić? Nie ma. Kto ma ostrzec, że się gromadzą jakieś czarne chmury? Kto ma ostrzec, że powstają napięcia, powstają nierównowagi w gospodarce strefy euro, ale także całej gospodarki europejskiej. Wszystkiego tego nie było. W przyspieszonym tempie zaczęto tworzyć głównie w roku 2010, no i to ten proces się tworzy. Mówiąc krótko, Unia Europejska zaczyna tworzyć architekturę instytucjonalną, jak to się w tym slęgu, prawda, biurokratycznym, biurokracji międzynarodowej mówi, architektura powinna być zainstalowana od samego początku istnienia euro. Ale przecież te instytucje powstają w wyniku trudnych kompromisów, bo tych 17 czy 27 krajów mają niekiedy różne interesy. Good times are to enjoy. A po co się pakować w jakieś trudne negocjacje? Dopiero teraz to odbywa. I odbywa się w cierpieniach, bo przecież pewne idealistyczne zasady, które Unia Walutowa Europejska na samym początku sobie zakreśliła, trzeba porzucić. Przede wszystkim to jest szok dla Niemców, którzy nie wiedzieć czemu, ale traktują poważnie to, co mówią. To zresztą podobno także w Poznaniu występuje, ale mam nadzieję, że nie jest szczątkowy, bo oczywiście zbytnie przywiązywanie się do jakichkolwiek reguł, jak się okazuje, jest dopiero bolesne. Proszę, ja jestem z kongresówki, więc ja mam prawo, z której opowiadać. Proszę Państwa, w związku z tym obserwujemy przyspieszony proces tworzenia instytucji europejskich. Na początek utworzono Fundusz Pomocy Grekom. Potem się okazało, że jak Grecy padają, to mogą paść Hiszpanie. A
to już jest poważna sprawa. No więc stworzono coś znacznie większego, który się w tej chwili nazywa European ESFS, czyli Financial Stability Facility, European Financial Stability Facility, które formalnie ma tam 440 miliardów euro, tak naprawdę znacznie mniej. Ostatnio już gościli szefa tego facility, Klausa Reglinga. Tak naprawdę przyjechał, żeby nas zachęcać, żebyśmy kupowali obligacje. Być może zresztą to uczynimy, bo to jest dobra inwestycja. Wydaje się przynajmniej. Lepsza niż bundy, czy niemieckie papiery, a też wydaje się równie pewne. Czy jeżeli cokolwiek jest pewnego w tym dzisiejszym świecie. I tworzy się taką instytucję jak European Systemic Risk Board, tworzy się, czyli Europejska Rada Ryzyka Systemowego, która ma patrzeć na gospodarkę i tropić nierównowagi. Wzmacnia się koordynację nadzorów instytucji finansowych, w tym bankowych. W dalszym ciągu ten nadzór będzie w rękach krajowych nadzorów, ale jaki nadzór ma mieć jurysdykcję nad Deutsche Bankiem? Wprawdzie nazwa jest Deutsche Bank, to jest bank amerykański przede wszystkim, ja funkcjonuję w kilkunastu krajach, czy w kilkudziesięciu. No więc właśnie, a jaki nadzór ma, że tak powiem, być odpowiedzialny za transgraniczny, który upada i upada we wszystkich krajach? To są te problemy, które Europa dzisiaj stara się dopiero rozwiązać. No ale to w dalszym ciągu nie jest jeszcze państwo. Ale musimy mieć świadomość, że te różne instytucje, które tylko tak bardzo chaotycznie naszkicowałem, właśnie to zasygnalizowałem, one w gruncie rzeczy przybliżają nas do tego, że eurostrefa nabiera pewnych atrybutów państwa. Konsekwencją tego jest ta Europa dwóch prędkości, prawda? Ci, co już mają euro, Niemcy ich, prawda, zmuszają do tego. Dobrze zmuszają, ja to rozumiem. Żeby zgodzili się na bardziej intruzywną, bardziej ostrą koordynację polityki gospodarczej. Jak chcesz funkcjonować w euro, to nie możesz liczyć, że, prawda, Schwäbische Haushalt ci zapłaci twoje długi, prawda? Nie możesz. No a co my? To już jest ostatni motyw. Mamy w to wchodzić? Otóż ja pamiętam, że przed kryzysem myśmy wszyscy mówili tak. Z punktu widzenia gospodarczego wejście do Unii Europejskiej, do Unii Walutowej jest korzystne, bo mniejsze koszty transakcyjne, lepszy dostęp do kapitału i tak dalej, i tak dalej, takie różności. No i z jednym zastrzeżeniem. Niższe będą stopy procentowe w Polsce. To jest taka mixed blessing. Niższe stopy procentowe oznaczają z jednej strony szybszy wzrost gospodarczy, ale jak są za niskie, to oznaczają także, że gospodarka może się przegrzać, także i wyższe tempo inflacji będzie. Czyli wszystko za, ale aż nawet za dużo. Argumentem przeciw właściwie był argument taki, bym powiedział, polityczno-suwerennościowy. To jest utrata suwerenności nad walutą. Właściwie jesteśmy mniej Polską wtedy. Coś w tym jest. Dzisiaj następuje pewne odwrócenie. Dzisiaj trzeba po pierwsze dostosować swoje finanse publiczne, swoją gospodarkę szerzej, lepiej niż nam się wydawało, że to jest konieczne kilka lat wcześniej. Po drugie, trzeba poczekać, aż ta Unia Walutowa zbuduje te instytucje, ustabilizuje się. No wchodzenie, ja to mówię, wchodzenie do domu, który jest, prawda, tam, no już nie płonie, ale jeszcze stąd czuć od różnych, prawda, ognia, które gdzieś tam powstało, to nie jest zbyt mądra rzecz. Trzeba poczekać.
ale zarówno niebezpieczeństwa, znaczy nasilają, znaczy niebezpieczeństwa ekonomiczne związane z wejściem do Unii Europejskiej się złagodziły, a nasiliły się niebezpieczeństwa polityczne. Dzisiaj, nawet jakbyśmy weszli do Unii Walutowej, przyjęli euro, przepraszam, przyjęli euro, bo jesteśmy w Unii Walutowej, przyjęli euro, to nie oznaczałoby wcale, że nasze obligacje oprocentowane byłyby tak nisko, jak bundy, czyli niemieckie, czy jak francuskie. One oczywiście byłyby niżej oprocentowane niż dzisiaj złotowe, bo ryzyko kursowe by odpadło. Ale czy ja wiem, czy one byłyby o wiele droższe, czyli niżej oprocentowane niż te nasze euroobligacje, które emitujemy na rynku europejskim czy na rynku światowym? Pewno trochę tak, ale nie drastycznie. W związku z tym korzyść byłaby niższa, ale też i niebezpieczeństwo związane z przegrzaniem koniunktury, które jest następstwem zbyt niskich stóp procentowych, byłoby też niższe. Natomiast tak jak kiedyś ten argument suwerennościowy, polityczny był przeciwko Unii Walutowej, przeciwko euro, tak dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj, kiedy już bardzo poważnie grozi nam Europa dwóch prędkości, jeżeli będziemy cały czas poza Europą, cały czas, 10-20 lat, to jest recepta na marginalizację polityczną. A tego byśmy nie chcieli. To znaczy, mówiąc krótko, Estonii specjalnie to nie ważne. Oni i tak są krajem niewielkim, który ma inne cele. Polska ma inne ambicje. Przepraszam Estończyku, bo o Estonii akurat się wyrażam z najwyższym podziwem w każdym calu, więc to nie o to chodzi. Tylko inny kraj, inne ambicje, inne oczekiwania Europy w stosunku do... Czy my byśmy chcieli być na marginesie Europy? Chyba nie. No więc właśnie, dylemat mamy więc inny. Jak mnie ktoś pyta, kiedy wejdziemy do euro, to ja mówię, kiedy będziemy na to przygotowani, kiedy eurozona będzie na to przygotowana. A tak konkretnie, no to konkretnie to nie wiem, mówię. Uważam, że jak się datę poda, to jest to najlepszy, że tak powiem, sposób na to, żeby jej nie dotrzymać. Różni ludzie w Polsce dawali daty, ja nie wiem. A jak jestem pytany przez Niemców, bo bardzo często się spotykam z różnymi czy to przedsiębiorcami, czy politykami niemieckimi, czy chociażby w środowisku finansowym, kiedy wyjdziemy do euro, to ja mówię, no kiedy nas zaprosicie? I to jest tylko w połowie, że... To dziękuję bardzo.